To ja wyjdę zaraz. Dobry wieczór Państwu. Witamy tradycyjnie z Księgarnią Kawiarni The Revolution Bus na ulicy Brzeskiej 14 w Krakowie. Witamy również Państwa zgromadzonych na kanale YouTube Centrum Kopernika. Tradycyjnie spotykamy się w czwartki, żeby posłuchać o wielkich dyskusjach toczonych wśród naukowców w programie Nauka na żywo. Naszym dzisiejszym gościem jest znany pewnie części z Państwa bardzo dobrze dr Mariusz Gogul z Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego, jeżeli dobrze tak, to dokładnie tak. Oraz Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Mariusz jest biochemikiem, ale też popularyzatorem nauki. Właśnie wielokrotnie już tutaj występował w naszych programach, a dzisiaj opowie nam o pasożytach i o tym, jak pasożyty potrafią manipulować swoim gospodarzem. Bardzo Państwa zapraszam. Bardzo dziękuję. Według niektórych przedstawicieli naszego gatunku jesteśmy mistrzami w manipulacji. W sumie coś w tym jest, bo gdybym tutaj tak, ja będę w ogóle mówił na ty, bo tak będzie mi łatwiej, dobrze? Gdybym tak zapytał, czy czujecie się tutaj bezpieczni? Ale wszystko jest okej, prawda? No to jest taki delikatny dreszczyk emocji. Coś tam jednak się pojawia. No, to jest rzecz zresztą naturalna, bo faktycznie możemy bardzo łatwo manipulować człowiekiem, szczególnie właśnie w taki sposób, wzbudzając pewne emocje. Ale moim zdaniem mistrzami manipulacji są pasożyty. Pasożyty, które są w stanie zmienić zachowanie swojego gospodarza. Generalnie po co oni to robią? Robią to, żeby jakieś wyższe cele tutaj osiągnąć. Tym wyższym celem jest przekazanie swoich genów do następnego pokolenia. Zamknięcie swojego cyklu życiowego i wyprodukowanie nowych pokoleń. Ja będę opowiadał tutaj o takich historiach, które się cały czas zdarzają w naszym świecie przyrody. Powiem o kilku sytuacjach, takich moim zdaniem najciekawszych. Więc zacznijmy od tego, kim są pasożyty. Cóż to za stworzenia? Pasożyty, czyli z greckiego parasitos, oznacza to spożywający, posilający się przy stole innego. Kiedy opowiadałem o tym studentom podczas jednego z wykładów, to widziałem takie wzroki właśnie tych studentów jeden na drugiego, bo każdy z, przynajmniej większość osób chyba tutaj, które są tutaj, były studentami albo są, więc wiedzą, że czasem posilamy się w lodówce naszego współlokatora. Jest to rzecz normalna. Jeżeli ktoś coś takiego robi, to proszę się nie martwić, ponieważ według niektórych biologów pasożytnictwo jest szczególnym rodzajem drapieżnictwa, więc proszę się absolutnie nie martwić, jeśli chodzi o tego typu zachowanie. Jest to w normie. Definicja biologiczna pasożytnictwa. Pasożytnictwo jest formą współżycia dwóch organizmów, taką nierównocenną formą współżycia, w której to jeden zawsze zyskuje, a drugi traci. Kto zyskuje? Pasożyt zyskuje, natomiast traci gospodarz. Co traci gospodarz? Gospodarz traci substancje odżywcze, które są wydzierane przez pasożyta. Zazwyczaj to dzieje się w sposób dość brutalny. Pasożyt musi taką tkankę gospodarza uszkodzić. Dodatkowo jeszcze gospodarz podtruwany jest różnego rodzaju produktami metabolizmu, które produkuje ten pasożyt, więc dodatkowo ma jeszcze problemy z jakimiś tam substancjami toksycznymi. Jeśli chodzi o pasożyta, no to on zyskuje. Zyskuje nie tylko substancje pokarmowe, ale również zyskuje schronienie, tak? Zyskuje schronienie, więc różnego rodzaju sytuacje, które dzieją się powiedzmy w środowisku, przestają go obchodzić, bo jest w środku swojego żywiciela. I generalnie pasożyt nie stara się zabić swojego gospodarza. Dlaczego? Bo gdy gospodarz zginie, no to w rezultacie może zginąć również ten pasożyt, bo skończy się mu, mówiąc kolokwialnie, jedzenie, ale czasem musi go zabić właśnie dla wyższego celu, jakim jest rozmnożenie, jakim jest wyjście z niego i umożliwienie sobie oraz swoim pobratymcom kopulacji, tak żeby po prostu wyprodukować kolejne, następne pokolenia swojego gatunku, tak, żeby móc przedłużyć ten gatunek. I teraz takie pytanie do Państwa. Ile Państwo widzicie tutaj organizmów na tym zdjęciu, na tej fotografii? Dwa. No,
Bardzo dobrze, tak. Są tutaj dwa organizmy. No w sumie nie zadałbym tego pytania, gdyby był tylko jeden, prawda? Więc to nie wiem, czy wszyscy Państwo widzą, gdzie jest drugi organizm. Dobrze, to pierwszy organizm to jest ten tutaj, który widzimy na tym pierwszym planie, Mekonema telasinum, nadrzewek długoskrzydły, niewielki, jasnozielony owad, który bardzo pospolicie występuje w Europie. Został również zawleczony do Stanów Zjednoczonych. Długość ciała mniej więcej 10-17 mm. To zdjęcie, które jest tym głównym zdjęciem, no, nie pokazuje, że jest jasnozielony. Dlaczego? Bo to jest zdjęcie postmortem. On w tym momencie już nie żyje. On tak naprawdę wygląda właśnie jak ten mały owad na fotografii. Taki ma kolor. Dlaczego jest to zdjęcie postmortem? No bo został zmanipulowany przez pewien organizm, który w tym momencie wychodzi mu z odwłoka i nazywa się Spina hordotes telini. To jest taki drucieniec, taki nitnikowiec, który właśnie jest w stanie manipulować tym oto pasikonikiem. Teraz opowiem historię, jak to się dzieje, że ten robak, mówiąc językiem takim kolokwialnym, jest w stanie zmanipulować pasikonikiem i dlaczego to robi. Proszę sobie wyobrazić piękny letni wieczór nad jeziorem. I teraz piękna animacja, w której pasikonik przychodzi, żeby napić się wody. Przychodzi napić się wody nad jakiś akwen, nad jezioro, nad jakiś staw, w którym to samica nitnikowca złożyła jaja. Te jaja wyglądają troszeczkę jak kawior. One są połączone taką galaretowatą, wstęgowatą masą. Jest ich tysiące i z tych właśnie jaj wydobywają się, wykluwają się larwy. Larwy uzbrojone są w takie kolce, dzięki którym są w stanie wwiercić się w pasikonika. Są w stanie wiercić się w pasikonika i ten pasikonik, jak gdyby nigdy nic, później skacze sobie do lasu i żyje. Żyje sobie, żyje, a co robi larwa? Zaczyna się rozwijać. Rozwija się i powoli rośnie, zjadając narządy tego pasikonika. W kolejności od takich, które są najmniej przydatne do życia, no bo nie chce go uśmiercić. Rośnie, rośnie i w pewnym momencie, kiedy jest już formą dojrzałą, zaczyna manipulować układem nerwowym tego pasikonika. Zmienia biochemię jego mózgu w taki sposób, że ten pasikonik przestaje się bać wody. On normalnie nie skoczyłby do wody, ale po manipulacji jest w stanie targnąć się na swoje życie i faktycznie do tej wody skoczyć. Oczywiście naukowcy zaczęli się zastanawiać, co dzieje się w mózgu, mówiąc oczywiście tak, no nie jest to jakaś świetna struktura mózgowa, no, ale nazwijmy to mózgiem, że to już jest mózg. Co się dzieje w tym układzie nerwowym, w tych komórkach nerwowych, że pasikonik jest w stanie popełnić samobójstwo, będąc manipulowanym właśnie przez tego nitnikowca. Naukowcy jak zazwyczaj musieli się poświęcić. Od godziny 22 do 1 w nocy, 70 km od Montpellier we Francji, zbierali takie pasikoniki zakażone i niezakażone. To znaczy zakażone te, które skakały do jeziora, a niezakażone to po prostu te, które gdzieś tam sobie chodziły. I analizowali później w laboratorium próbki zrobione z takich pasikoników. Ja przybliżę pokrótce, jak taka analiza wygląda. Używali tutaj dwóch metod, elektroforeza białek, a później spektrometria mas. Czym jest elektroforeza? To jest pierwsze zdjęcie. Tutaj widzimy taki żel elektroforetyczny. Możemy go kupić, ale możemy go też zrobić w laboratorium. Jeśli go robimy, to jest większa zabawa, dlatego że on jest złożony z substancji neurotoksycznych, więc musimy troszeczkę uważać tutaj przyrządzając. Zawsze pracujemy w rękawiczkach i też w maseczkach. Taki żel zamykamy pomiędzy dwoma płytkami i tam wlewamy właśnie tą substancję, która później staje się taką galaretką. Na górze tej galaretki wycinamy studzienki, studzienki, do których później wkładamy próbkę. Próbka zaznaczona jest na drugim zdjęciu strzałką czerwoną. Widzimy takie zielone fragmenty czegoś, to jest właśnie próbka, która będzie za chwilę rozdzielona w tym rozdziale elektroforetycznym. Zalewamy, puszczamy prąd i w tym momencie po barwieniu dostajemy taki wynik,
jaki mamy na zdjęciu trzecim. To znaczy widzimy pewne prążki. Te prążki odpowiadają białkom. I te, które są na górze, to są białka, które mają wysokie masy cząsteczkowe. To są duże białka. Te, które są w połowie tego zdjęcia, mają średnią wielkość, natomiast te najmniejsze są na samym dole. I jesteśmy w stanie między studzienkami porównywać, czy te białka produkowane przez jednego pasikonika są takie same, jak te, które produkuje ten pasikonik zakażony. Im grubszy prążek, tym więcej tego białka w danej próbce mamy. Więc widzimy, że to, co jest w tych ścieżkach numer 1 i numer 2, różni się, tak? Więc teraz naukowiec, który chciałby dowiedzieć się, co się tutaj tak naprawdę różni, co jest, czego nie ma, to musi taki prążek wyciąć skalperem po prostu, potraktować go różnymi substancjami i zanalizować na aparacie, który widzimy na zdjęciu czwartym. To jest spektrometr masowy. Ten spektrometr masowy jest w stanie powiedzieć nam sekwencję białka, czyli z jakich aminokwasów jest zbudowane białko i na tej podstawie powiedzieć właśnie, co to za białko jest. I cóż tym naukowcom wyszło z tego doświadczenia? Okazało się, że ten nitnikowiec jest w stanie zmienić właśnie tą całą machinę biochemiczną w bardzo ciekawy sposób. Po pierwsze, coś tam się dzieje w tym układzie nerwowym, więc pasikonik zaczyna produkować białka, które są zaangażowane w produkcję, w rozwój, prawidłowy rozwój ośrodkowego układu nerwowego. Te białka mają bardzo dziwne nazwy. Biochemicy sobie właśnie w ten sposób życie utrudniają, że wymyślają takie dosyć skomplikowane, niejasne nazwy. Potem trzeba tego szukać w różnych rodzajach baz danych. Dlaczego te białka zaangażowane w rozwój układu nerwowego są produkowane przez pasikonika? Dlatego, że on stara się zapobiec efektom działania tego nitnikowca. A co robi nitnikowiec? Nitnikowiec wydziela różnego rodzaju białka, które zmieniają jego zachowanie, na przykład takie, które powodują dezorientację w przestrzeni tego pasikonika. Są również takie białka, które uwalniane są i później zaangażowane są w modulację wydzielania neuroprzekaźników. Neuroprzekaźniki to są takie substancje, które uczestniczą w komunikacji między komórkami nerwowymi u tego pasikonika, więc one mogą zmienić w jakiś sposób zachowanie. Również wydzielane są białka, które zmieniają czy też modulują śmierć komórkową w tym ośrodkowym układzie nerwowym pasikonika. Sprawiają, że pewne komórki u niego umierają. I co to może znaczyć? Jak to może wpływać na jego zachowanie? To jest zbadane u troszeczkę większych zwierząt, wyższych. Jeżeli mamy śmierć komórkową, to następuje tam stan zapalny. Jeśli mamy stan zapalny, no to automatycznie produkowane są różnego rodzaju cząsteczki, które mogą w jakiś sposób zmienić sygnalizację między tymi komórkami nerwowymi, które zostały. I przez to właśnie zmieniają zachowanie. Ale najważniejszymi białkami produkowanymi przez nitnikowca są białka, które bezpośrednio są zaangażowane w rozwój tych komórek nerwowych u pasikonika. I co jest tym ciekawego? Te białka produkowane przez pasożyta wyglądają niemal identycznie jak białka produkowane Te białka, które są produkowane przez pasożyta, wyglądają niemal identycznie jak te produkowane przez pasikonika. One są praktycznie takie same. Jeżeli są takie same, to mogą spełniać taką samą bądź też podobną funkcję. I cała ta machina biochemiczna sprawia, że myślałem, że pan chce pytanie tutaj zadać. Cała ta machina biochemiczna sprawia, że ten pasikonik, mówiąc językiem kolokwialnym, zaczyna wariować i właśnie popełnia samobójstwo. Tak. I w tym momencie co się dzieje? On wychodzi, bardzo dziękuję za reakcję, właśnie taką oczekiwałem, takiej oczekiwałem. On skacze do jeziora i w tym momencie nitnikowiec wychodzi z odwłoka, rozwija się, no bo jest dużo większy tak naprawdę od tego pasikonika. Nie musi już jeść. Nie musi już jeść, no bo najadł się wcześniej, posiłkując się tym, co ten pasikonik ma. I teraz tylko i wyłącznie myśli o kopulacji. Kopuluje, samica składa jaja i zamyka ten cykl, od którego zacząłem.
Dobrze, to koniec pierwszego przykładu. Bardzo, bardzo ładny moim zdaniem to był przykład. Jeden z moich ulubionych. Teraz kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Mamy tutaj na slajdzie dwa organizmy. Ophiocordyceps unilateralis, czyli to jest taki grzyb, który sobie rośnie w Tajlandii i w lasach Brazylii wilgotnych, i Camponotus leonardi, mrówka, no, która żyje w podobnych miejscach, podobnych terenach co ten grzyb, bo między nimi jest pewna interakcja pasożytnicza. I teraz ja bym tutaj chciał zrobić takie głosowanie. Kto z Państwa myśli, że grzyb jest ofiarą? Proszę rękę do góry. Tylko dwie osoby, tak, to dla internautów tutaj informacja, dwie osoby, czyli powiedzmy jakieś, nie wiem, 5% powiedzmy. Dobrze, to myślę, że reszta z Państwa myśli, że mrówka jest tutaj tą ofiarą, prawda? Tak, mrówka jest ofiarą. Nawet jeśli Państwo zobaczycie sobie na to zdjęcie z grzybem, to proszę zauważyć, że tam jest taka łodyżka, która ma na samej górze zarodnie. I ta łodyżka wyrasta właśnie z mrówki. Wyrasta właśnie z mrówki. I z takiej zarodni wysypywane są zarodniki, które padają na mrówkę, rozpuszczają powłoki ciała i w środku takiej mrówki grzyb zaczyna się rozwijać, zajmując coraz to większe przestrzenie. I teraz jak wygląda historia takiej mrówki? Mrówka zakażona przez grzyba nie może zostać w mrowisku, chociaż teoretycznie można by przypuszczać, że to jest najlepszy pomysł, no bo w mrowisku jest przecież bardzo dużo mrówek, więc jeżeli ta łodyżka wyrośnie z zarodnią, no to będzie mrówka w stanie zakazić bardzo dużo nowych mrówek współtowarzyszy. Jednak nie. Mrówki mają bardzo dobrze rozwinięte zachowania takie porządkowe, higieniczne, więc od razu takie truchło wyrzuciłyby z tego swojego gniazda z mrowiska. Co się dzieje, jeśli taka mrówka zostanie zakażona? Ona wychodzi ze swojego miejsca zamieszkania. Wychodzi ze swojego miejsca zamieszkania. Ono jest generalnie dosyć wysoko w drzewach, tak lokują się te mrówki. Wychodzi i zaczyna mieć takie dziwne dreszcze. Zaczyna mieć dziwne dreszcze, zaczyna się trząść, co sprawia, że ona spada do ściółki leśnej. Ona nie wie, to właśnie naukowcy sprawdzili, że ona nie wie, w którą stronę idzie. Ona nie wie, w którą stronę idzie, ale wie, gdzie powinna się zatrzymać. To powinno być 25 cm nad ziemią, gdzie temperatura jest od 20 do 30 stopni, wilgotność około 90, powyżej 90% i ekspozycja tej rośliny, jeśli dobrze pamiętam, północno-zachodnia albo północno-wschodnia. Nie pamiętam w tym momencie. Ale w każdym razie te warunki są idealnie określone przez tego grzyba. Jeżeli wzięlibyśmy taką mrówkę z grzybem, położyli w inne miejsce, no to ten grzyb już nie będzie się rozwijał tak dobrze, jak w tej sytuacji, kiedy jest właśnie w takich, a nie innych warunkach. I co się wtedy dzieje? Ten grzyb zaczyna zajmować coraz większe przestrzenie, trawi taką mrówkę od środka, ale zanim strawi ją całą, to ta mrówka musi się przyczepić swoim aparatem gryzącym do tego liścia, do użółkowania liścia. I w tym momencie w taki sposób zamiera. Ona nie jest w stanie ruszać tymi mięśniami. To wszystko przez zmiany biochemiczne po pierwsze, które tam są, które też wynikają troszeczkę z nadtrawiania tych mięśni. I co się dzieje? Grzyb wzrasta coraz bardziej, tworzy się łodyżka z zarodnią. I teraz co się dzieje jako następne? Z tej zarodni właśnie wylatują zarodniki. Można by pomyśleć, że sukces takiego grzyba będzie mierny, ale nie. Okazało się, że areał, na którym, że tak powiem, ta zarodnia może działać, to jest jakiś 1 m², czyli całkiem dużo. A jeszcze pomyśląc sobie, że mrówka może być odwrócona tak do góry nogami, do mrówek, które przechodzą zaraz pod nią, no to ten sukces tutaj zakażania kolejnych mrówek będzie naprawdę bardzo wysoki. I zresztą faktycznie wysoki jest. Naukowcy zaczęli się zastanawiać, co ten grzyb robi. No pierwszym miejscem sprawdzania była głowa mrówki. Tak? Zrobili z takiej mrówki
preparat, żeby sprawdzić, co tam w tej głowie się u tej mrówki dzieje. Pierwsze zdjęcie to jest zdjęcie mikroskopowe głowy, tak, preparatu z głowy mrówki niezakażonej. Niezakażonej. Natomiast zdjęcie B to jest zdjęcie z głowy, z preparatu głowy mrówki, które jest zakażone tym grzybem, a zdjęcie C to jest po prostu powiększenie tego, co widzimy w tym małym kwadracie. I proszę zobaczyć, co widoczne jest na zdjęciu A. Widzimy tylko jeden kolor. Kolor zielony. To są komórki nerwowe tej mrówki. Tam nie ma grzyba, nie ma koloru czerwonego. I teraz widzę, że tutaj chyba niektórzy Państwo jednak widzą ten kolor czerwony, prawda? Dobrze, to ja wytłumaczę, dlaczego on tutaj jest. W sytuacji, w której naukowiec sprawdza ten preparat, najpierw oczywiście barwi te komórki nerwowe, tak? Wypłukuje barwnik, no i komórki nerwowe zostają jako wybarwione. Ale potem musi sprawdzić faktycznie, czy tam są te komórki grzyba, więc daje ten barwnik czerwony, no ale tutaj naukowiec nie postarał się, nie wypłukał go zbyt dobrze. I mamy artefakty, bo widzimy, że to są takie rozmaziane kuleczki, takie smugi, które no nie są w żaden sposób podobne strukturalnie do żadnego grzyba. To jest po prostu artefakt. To tak wygląda. Natomiast w zdjęciu B widzimy już te komórki grzyba. One mają taki podłużny troszeczkę kształt, zresztą lepiej widać je na zdjęciu C. I co się okazało? To jest rzecz bardzo ciekawa, że faktycznie komórki nerwowe, znaczy inaczej, komórki grzyba w kontakcie z komórkami nerwowymi zaczynają produkować jakieś substancje, które no, w domyśle mogą zmieniać zachowanie tej mrówki. Ale co widać na tym zdjęciu, komórki grzyba nie przerastają w żaden sposób komórek nerwowych. One lokują się jakby na obrzeżu tej głowy, co było dla naukowców dosyć ciekawym doświadczeniem. Ale zrobili kolejne preparaty i tutaj widzimy zdjęcia preparatu mięśniowego, dokładnie zdjęcie tego mięśnia tutaj, powiedzmy żuchwy, który przyczepia mrówkę do tego liścia, do żyłek. Co widzimy na tym zdjęciu? Oczywiście mamy tutaj też takie dwa kwadraty, czarny i czerwony, i na jednym i drugim kwadracie widzimy strzałki. Co te strzałki pokazują? One pokazują strzępki grzyba. Proszę zobaczyć, co tam się dzieje. Strzępki grzyba przerastają mięśnie tej mrówki. Ten mięsień, który jest odpowiedzialny za zaciskanie mrówki do tego liścia, przy którym jest unieruchomiona. Nawet naukowcy zrobili taki model mięśni 3D. Robili bardzo, bardzo dużo zdjęć i z tego wyszło im coś takiego. Pokazali właśnie, że te komórki grzyba są w stanie oplatać mięsień swoim ciałem i przerastać go. Dodatkowo komórki grzyba produkują w kontakcie z mięśniami też jakieś substancje, więc można powiedzieć, że grzyb nie tylko przez układ nerwowy zaczyna sterować taką mrówką, ale również poprzez mięśnie. Można powiedzieć, że grzyb zajmuje, troszeczkę pracuje tak jak lalkarz, tak, który pociąga za te sznurki lalki i w ten sposób skłania ją do dziwnego zachowania, jakim jest wyjście z mrowiska i przyczepienie się do tego liścia. I teraz można by zadać takie pytanie, jak długo trwa ta interakcja między mrówką i grzybem. Profesor z Uniwersytetu Harvarda również zadał takie pytanie i napisał do Stanów Zjednoczonych, do jednej z placówek, z pytaniem o jakieś takie kopalne liście, które mogłyby nasunąć mu jakiś trop. I faktycznie w tej jednostce badawczo-muzealnej właściwie takie liście posiadali, tylko że wcześniej te otwory, które widzimy na tym czarno-białym zdjęciu, interpretowali jako miejsca po prostu posiłku mrówek. Tylko że ten profesor stwierdził, że to nie jest możliwe, no bo te żyłki nie są wcale dobrym kąskiem dla tych mrówek. Czasem są nawet trujące. I właśnie zinterpretował je w taki sposób, że to są miejsca przyczepu tych mrówek. One wyglądają dokładnie tak samo jak te przyczepy mrówek, które zdarzają się teraz. I co się okazało, że to był liść sprzed 48 milionów lat.
Więc ta interakcja między grzybem a mrówką trwa naprawdę bardzo, bardzo długo i ona jest naprawdę idealna. Ten grzyb jest w stanie atakować inne mrówki, ale ta interakcja już nie zachodzi tak idealnie jak w przypadku tych mrówek, o których przed chwileczką powiedziałem. Dobrze, kolejna historia. Osa szmaragdowa. Osa szmaragdowa to jest taka osa, która na wyspach Pacyfiku sobie bytuje, też w południowej Azji i spotykana jest w Afryce, oczywiście w terenach takich, gdzie jest bujna roślinność. I ta osa szmaragdowa 35 mm mniej więcej ma, samce są troszeczkę mniejsze, ale ma bardzo ładne kolory, co widać zresztą na tych fotografiach. Ona upodobała sobie karaluchy. Trzy gatunki. Jednym z nich jest Periplaneta americana. To jest taki karaluch, który występuje również w Polsce. Przybysz amerykańska, polska nazwa. I co ta osa szmaragdowa jest w stanie zrobić? Jak jest w stanie manipulować tym karaluchem, żeby móc przekazać swoje geny do następnego pokolenia? Taka osa szuka swojej ofiary gdzieś w poszyciu leśnym, w poszyciu lasu, gdzieś na kamykach, jakichś niewielkich fragmentach drzew. I kiedy zauważy takiego karaczana, podlatuje do niego i żądli. Żądli dwa razy. Pierwsze użądlenie jest, powiedzmy, gdyby karaluch był człowiekiem, no to w okolice klatki piersiowej celuje. I co w tym momencie się dzieje? Przednie odnóża karalucha przestają się ruszać. Przestają się ruszać, one są w tym momencie unieruchomione. Dlaczego? Dlatego, że osie zależy, żeby to drugie wkłucie było bardzo perfekcyjne. I faktycznie takie bardzo perfekcyjne jest, bo nawet osa szuka tego miejsca i to drugie miejsce jest na głowie tego karalucha. Wkuwa się. I co w tym momencie się dzieje? Ten karaluch, mówiąc kolokwialnie, głupieje. On nie jest w stanie uciec. Nie jest w stanie uciec, ale co ciekawe, jak się go przestraszy, to jest w stanie skakać. Tak, jest w stanie skakać, a chodzić jest w stanie tylko wtedy, kiedy pociąga go za sobą osa. Co ta osa jeszcze robi, ciągnąc go do norki? Urywa anteny, czyli to są te wyrostki, które wystają mu z głowy. Po co to robi? Naukowcy nie są tutaj zgodni. Pomysł jest taki, że po prostu sprawdza ilość jadu wstrzykniętego do karalucha, no bo jeżeli ta ilość jadu będzie za mała, no to on się w pewnym momencie obudzi. Jeżeli będzie za dużo, to też umrze, więc nie będzie mogła go wykorzystać do swoich celów. Pomysł też jest taki, że sprawdza, że ona po prostu posila się, uzupełnia sobie płyny, które tam wyciekają z tych anten. W każdym razie ciągnie sobie go do norki wcześniej przygotowanej, układa go na plecach, a na brzuchu w okolicach kończyn tych bliżej odwłoka składa sobie jajo. Składa sobie jajo, które rozwija się, żeruje sobie na brzuchu tego karalucha, a następnie wchodzi do środka, spożywając jego narządy wewnętrzne, aż do momentu przepoczwarzenia. Wtedy już karaluch może umrzeć, już nie jest potrzebny. Dorosła, jeszcze tak, co robi osa po złożeniu takiego jaja? Ona czeka koło tego miejsca, gdzie się wchodzi do tej norki, zasypuje to różnego rodzaju tam kamieniami, jakimiś tam liśćmi i potem leci szukać następnego karalucha. No i w każdym razie z tego karalucha rozwija się postać dorosła, która wychodzi sobie z norki, no i idzie szukać tam partnera do rozrodu, więc cykl będzie się znowu zamykał, może kopulować. Oczywiście będzie wykorzystywała kolejne karaluchy, podobnie jak jej matka. Jaki jest skład jadu osy? To jest ciekawe. Tu mamy trzy substancje. Kwas gamma-aminomasłowy, tauryna i beta-alanina. I okazało się, że te trzy substancje, znaczy pierwsza substancja w ogóle, ona działa tak uspokajająco na neurony, a dwie kolejne mają za zadanie przedłużyć działanie tego pierwszego. I co się okazało, że ten jad ma ściśle określone proporcje. Gdyby te proporcje były inne, to on nie działa tak efektywnie. Oczywiście naukowcy to sprawdzali. Musi być 10 części kwasu gamma-aminomasłowego, 7 części tauryny i 4 części beta-alaniny. Dopiero w takich proporcjach on jest w stanie działać tak, żeby cały ten plan do końca doprowadzić
w sposób perfekcyjny. Czy ten karaluch jest bezbronny? No, zainteresowało to jedną grupę badawczą, która położyła taką osę karalucha przed ultraszybką kamerą i zarejestrowała 55 zdarzeń. Na 28 zdarzeń niestety kończyło się infarktem tego karalucha. Natomiast te pozostałe, no tutaj był ten karaluch w stanie coś poradzić na atak osy. Jak to wyglądało? Mnie to przypomina troszeczkę taką sztukę walki taekwondo, gdzie karaluch wyciąga swoje odnóże bardzo, bardzo wysoko i potem dzieli przez głowę właśnie taką osę, która w tym momencie chce się do tego karalucha, mówiąc, no, trochę może niepoprawnie przytulić, tak? Bo wcale nie chce okazywać miłości, tylko chce wykorzystać go do niecnych celów. Jest w stanie się bronić, ale no, niestety dla karalucha, niestety dla osy wygląda to w taki sposób, że osa sobie radzi. Możemy sobie wyobrazić również inną historię manipulacji, w której to pewien pasożyt infekował kiedyś tylko jeden rodzaj zwierzęcia, tylko jeden gatunek. Ale ten gatunek był zjadany przez jakiś inny gatunek, przez jakiegoś drapieżnika. Więc temu pasożytowi opłaciło się zrobić taki mechanizm, wymyślić taki mechanizm, oczywiście kolokwialnie mówiąc, bo on nie wymyśla, ale dostosować taki mechanizm, który umożliwi również po zjedzeniu zwierzyny łownej przez drapieżnika kolonizację drapieżnika. I takim oto gatunkiem jest pasożyt, którego zdjęcie pokazałem na samym początku. Czy Państwo pamiętacie, co to jest za... Tej pani z tyłu. Co to jest? Tak, to jest Toxoplasma gondii, taki piękny, śmiejący się duszek, który wygląda bardzo, bardzo ładnie i właśnie infekuje gryzonie. To są pośrednie, to są te zwierzęta, w których pośrednio się rozwija się bezpłciowo, żywiciel pośredni, natomiast później zjadany przez kota rozwija się płciowo w jelicie kota, czyli jemu zależy, żeby się do tego jelita kota dostać, bo tam jest w stanie się rozmnożyć płciowo i potem skałem nowe pokolenia Toxoplasmy gondii rozsiewane są w różne miejsca w ilościach naprawdę milionowych. I taki kot może przenieść Toxoplasmę gondii na różne rzeczy, różne warzywa, na gleby. Jeżeli my potem zjemy takie warzywo, no to możemy się zakazić, tak? Ten Toxoplasma gondii będzie lądowało w nas. Może się zakazić jakaś mysz, która będzie zjadać. Może się zakazić również na przykład bydło, które będzie zjadać trawę, gdzie te oocysty Toxoplasmy gondii są. Potem my się możemy zarazić od bydła, bo też zjadamy. Możemy również przekazać, dokładnie to kobiety mogą przekazać do płodu toksoplazmę, co jest niezbyt dobre dla płodu, bo może się nawet kończyć poronieniem. Dobrze, ale wróćmy do tej myszy. Co się dzieje z myszą? Mysz zaczyna się zachowywać dziwnie. Normalnie mysz przecież ucieka przed kotem, ale nie mysz, która jest zakażona toksoplazmą. Mysz po zakażeniu toksoplazmą zaczyna się interesować zapachami kota. Można powiedzieć nawet, że ona czuje jakiś pociąg seksualny do kociej uryny. Jądra samców myszy rosną nawet w kontakcie z takimi zapachami. Oczywiście kot jest troszeczkę na pewno zdezorientowany, ale korzysta z tego stanu rzeczy. I co się dzieje w tym mózgu myszy? Co się dzieje w tym mózgu myszy, że ona zaczyna poszukiwać tych nowych zapachów, przestaje bać się kota? Ja powiem o takich trzech potencjalnych mechanizmach. Dlaczego to jest ważne? Dlatego właśnie, że my też możemy być zakażeni przez Toxoplasma gondii. 40% Polaków ponoć ma w sobie toksoplazmozę i być może my też jesteśmy w stanie być przez tą Toxoplasmę gondii manipulowani. Naprawdę, są takie prace, gdzie jest pokazana korelacja. Jak może działać ta Toxoplasma gondii? No, możliwe, że przez lokowanie w konkretnych miejscach mózgu. I tutaj toksoplazma wykorzystuje komórki dendrytyczne, czyli komórki układu odpornościowego, które mają zdolność do pełzania, do przemieszczania się w te odpowiednie rejony w ten sposób, że zmusza
te komórki dendrytyczne do produkcji kwasu gamma-aminomasłowego, który to też działa na komórki dendrytyczne i one stają się takie bardziej, powiedzmy, elastyczne, łatwiej sobie pełzają, a toksoplazma traktuje te komórki dendrytyczne jako właśnie środek transportu, żeby lokować się w rejonach mózgu. I teraz jakich rejonach mózgu? Bo były takie prace, które pokazały, że w konkretnych rejonach mózgu się lokuje, w ośrodkach, które są odpowiedzialne za generowanie strachu i za podejmowanie decyzji. Ale później okazało się, że w innych pracach pokazane jest, że ona stochastycznie się lokuje, że to nie ma żadnej tutaj jakiejś takiej, jest przypadkowość po prostu w tym lokowaniu. Nawet po usunięciu tych tor bieli z mózgu wcale nie pozbyto się takich objawów, więc zaczęto szukać jakby dalej tego mechanizmu. I być może jest on związany z tym, że toksoplazma gondii ma hydroksylazy tyrozynowe. To są takie związki, które produkują L-dopę, która później przekształcana jest na dopaminę. Dopamina to jest taka cząsteczka, która między innymi działając na mózg jest odpowiedzialna za jakby takie zadania, które są ukierunkowane na jakiś cel. I być może właśnie przez wzrost tej dopaminy ta mysz ma jakiś nowy cel. Tym nowym celem jest właśnie badanie obcych zapachów. Czyli wcześniej nie miałaby tej chęci, a teraz ma. I te zachowania obronne w jakiś sposób po prostu są zatuszowane. Być może dzieje się też tak, że mamy nadprodukcję, znaczy nie my, bo mysz mają nadprodukcję testosteronu przez komórki Leydiga w jądrach. I ten testosteron sprawia, że ta mysz po prostu bardziej myśli o zachowaniach takich, powiedzmy, seksualnych, a nie o bezpieczeństwie. Dlatego nie boi się do tego kota podchodzić. I teraz tak, powiedziałem, że 40% może być z nas nawet zakażonych toksoplazmą gondii, może być nosicielem tego pierwotniaka. I są prace, które pokazują pewną korelację między zakażeniami, a pewnego rodzaju zachowaniami. Osoby, które są zakażone toksoplazmą, mają częściej wybuchy agresji. Są mniej ostrożne, jeśli chodzi o jazdę samochodem, tak? Więc częściej ulegają wypadkom. Są bardziej też podatni na, powiedzmy, podszepty kolegów, koleżanek do brania narkotyków, tak? Częściej biorą narkotyki, czyli jest to zachowanie destrukcyjne. Częściej też popełniają samobójstwa. I teraz można by się zapytać, jeżeli to jest prawda, jeżeli to potem zostanie jeszcze potwierdzone, bo jak mówię, to jest tylko korelacja, takie współwystępowanie jakby jednego i drugiego czynnika. Jeżeli to zostanie potwierdzone, to dlaczego się tak może dziać? No teraz patrząc na mysz i przenosząc to na człowieka, toksoplazma gondii chce, żebyśmy jak najszybciej umarli, dlatego żeby nas zjadł kot. Jest w tym jakiś sens, prawda? Biorąc pod uwagę, że koty nie miałyby oporów, żeby zjeść nawet swojego gospodarza. No kot jest w stanie zjeść, pies chyba już tutaj miałby większe opory niż kot. Koty są w stanie zjeść. To jest oczywiście przypuszczenie, to nie jest potwierdzone. Ja sobie tutaj dywaguję dosyć swobodnie, bo jest to temat otwarty, ale są jeszcze bardzo ciekawe doświadczenia, znaczy badania, doświadczenia to nie są, bo to nie jest stwierdzone doświadczalnie, powiedzmy w laboratorium, gdzie pokazano pewną taką zależność ściślej, ale studenci, którzy, znaczy inaczej, wśród grupy studentów, która jest zakażona toksoplazmą, ci częściej wybierają studia związane z przedsiębiorczością. No bo przedsiębiorczość wymaga ryzyka, prawda? No właśnie, jak to dokładnie wygląda, tego jeszcze nie wiemy, jest to temat otwarty, tak jak powiedziałem, ale mam nadzieję, że te historie, w jaki sposób pasożyty są w stanie manipulować swoimi ofiarami do tego właśnie celu, jakim jest rozprzestrzenienie swojego gatunku, rozprzestrzenienie swoich genów, w jakiś sposób Państwa zainteresowały. Ja na tym skończę. Jeszcze zapraszam na mój profil facebookowy dr Mariusz Gogul, Zlewka Totalna, gdzie informuję między innymi o takich wspaniałych wykładach, jakie tutaj miałem okazję poprowadzić. W czasie się zmieściłem. Dziękuję. Więc bardzo dziękuję za uwagę.
Dziękujemy. Zaczynając dyskusję, na pewno będzie wiele pytań do ostatniego przykładu albo komentarzy, ale chciałbym wrócić do tych mrówek i grzybów na początku, bo ty mówiłeś o tym, że ta interakcja być może trwa od 46 milionów lat. 48 milionów lat. Czy wiemy coś na temat tego, czy ona się jakoś zmieniała? No bo jeżeli mamy interakcję pasożyta z gospodarzem, no to presja selekcyjna działa na gospodarza tak, że on powinien wyewoluować pewne mechanizmy obronne. I czy wiemy, czy do takich rzeczy dochodziło w tym przypadku? Znaczy, patrząc na interakcje z innymi rodzajami mrówek, które są niedoskonałe, możemy przypuszczać, że interakcja z tą konkretną mrówką również była, powiedzmy, unowocześniana stopniowo. No bo ciężko by sobie wyobrazić, że tak perfekcyjnie działający mechanizm może być wyprodukowany od tak zwanego ewolucyjnego strzała, prawda? Więc najprawdopodobniej to był proces stopniowy i być może za ileś set, może tysięcy lat, ten grzyb również będzie dostosowany do innych przedstawicieli tych mrówek, więc przypuszczam, że to po prostu było stopniowe. Dziękuję i zapraszam Państwa do zadawania pytań. Ja będę podchodził z mikrofonem, jeszcze wyjaśnię, żeby nasi internetowi słuchacze również słyszeli pytanie. To ja mam takie pytanie. Czy słyszał Pan o przywrze, która atakuje też mózg mrówki, tylko to polega na tym, że ona działa jakby w nocy i mówi: ej, mrówka, idź na trawkę, krówka cię zje. Nie pamiętam dokładnie, czy w trakcie studiów to była jakaś informacja o przywrze, natomiast były takie informacje o grzybach, które również sprawiają, że na czubek rośliny wychodzi i w tym momencie jest zjadane przez jakieś inne zwierzęta. Natomiast jeżeli pani chce się podzielić tym przykładem, zna go dobrze, to chętnie możemy tutaj go wysłuchać, bo ja nie znam tego przykładu, jeśli chodzi o przywrę. Znaczy, ja tylko tak znalazłam, po prostu też przygotowywałam o bezkręgowcach, które kontrolują umysły innych. I na takich stronach po prostu znalazłam takie przykłady właśnie, ale nie jestem pewna, czy na pewno to nie był grzyb, tylko po prostu bezkręgowiec, ale też nie pamiętam do końca. Mhm. I też znalazłam inne też przykłady typu, że tasiemiec atakuje, jak to się nazywa? Na przykład ryby, które później zostają pożarte przez ptaki, ponieważ w ptakach kończą swój cykl, albo też krewetki, żeby one wydzielają wtedy, są bardziej widoczne dla flamingów i też ten tasiemiec kończy u flaminga. I oczywiście. Po prostu się tak zastanawiam, czy to, co ja znalazłam, to jest jakoś też naukowo potwierdzone, czy... Oczywiście, to może być tak, że bardzo podobne mechanizmy ewoluowały niezależnie od siebie, no bo jeżeli on faktycznie działał w jakimś przypadku, dlaczego on nie miał zostać utrwalony, więc jak najbardziej ten mechanizm mógł faktycznie zostać i to nie jest powiedziane tak, że to musiał być akurat grzyb z przywrą, mogło się okazać zupełnie tak samo, prawda, więc to jak najbardziej taki przykład mógł faktycznie istnieć i mógł i jest obecny w przyrodzie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy, zapraszamy do zadawania kolejnych pytań. Czy mamy może pytanie? A, mamy tutaj. Ja właśnie jeszcze a propos tego grzyba, o którym w sumie tutaj była mowa, dotycząc jakby mrówek. Nie wiem, czy kojarzy Pan może właśnie coś takiego, że teraz jest taka teoria, że te grzyby sterują właśnie też ludźmi, dlatego że odkryto coś takiego, że nie jestem pewna, ale one coś mają chyba wspólnego z wolnymi rodnikami, więc mają jakieś antykancerogenne właściwości i że hodowle po prostu tych grzybów jakby bardzo się rozprzestrzeniają, w sensie ludzie kultywują i właśnie jest teraz taka teoria, że czy to na pewno my chcemy je jakby dokładnie hodować, czy to może one nami sterują w taki sposób, że coraz bardziej się rozprzestrzeniają. To, że grzyby mogą nami sterować, to faktycznie tak być może, dlatego że tutaj nie śledziłem tego tematu dawno, ale 70% z nas ma w sobie drożdżaka Candida albicans. On normalnie sobie żyje w ustach, w przewodzie pokarmowym, w drogach rodnych u kobiety i normalnie nie powoduje żadnych problemów z naszym zdrowiem, ale w sytuacji, kiedy dochodzi do obniżenia odporności, na przykład jesteśmy po antybiotykoterapii, może nas zaatakować. Tak? Więc ma różnego rodzaju tam mechanizmy, jest w stanie niszczyć nasze tkanki, ale są takie prace, które pokazują, że być może jest on związany w jakiś sposób ze schizofrenią.
Więc moim zdaniem jest takie prawdopodobieństwo, że faktycznie mikroorganizmy są w stanie nami manipulować. Zresztą podobny przykład z tą toksoplazmą Gondii jest, prawda? No i też bardzo dużo, moim zdaniem, chorób mikrobiologicznych ma wpływ na takie choroby, które kiedyś traktowaliśmy jako choroby, powiedzmy, czysto genetyczne, jak na przykład choroba Alzheimera. Okazało się, że jest jakieś połączenie między bakterią Porphyromonas gingivalis, która żyje w dziąsłach, a właśnie Alzheimerem. W ten sposób, że jeżeli ta bakteria dostanie się do mózgu, to te płytki amyloidowe są wydzielane jako czynnik mikrobójczy. A to, że potem się ta choroba rozwija, to jest po prostu rzecz taka, jakby powiedzmy, uboczna walki z tą bakterią. Więc jak najbardziej takie rzeczy mogą się zdarzać. No, nauka jest nieodkryta, cały czas odkrywamy, ale to jest naprawdę pole, gdzie można jeszcze bardzo dużo wykopać. Może teraz zapytamy internautów. Prosimy ich o pytania. Po tym uśmiechu sądzę, że będzie dobre pytanie. Uśmiecham się do jednego z komentarzy, ale to może sobie Mariusz zobaczysz też po, oczywiście. Po wykładzie. Może zacznę od tego, że prawdopodobnie jeden z użytkowników tutaj odpowiedział na to pierwsze pytanie. Możesz potwierdzić lub zaprzeczyć. Pisze, że motyliczka wątrobowa, znaczy może użytkownik Mycelis aposeris pisze, że motyliczka wątrobowa Dicrocelium dendriticum, że to właśnie jest ta przywra prawdopodobnie, nie tak, wiem czy to motylica, nie wiem czy motyliczka, ale motylica chyba, ale dobrze. I że mrówki są jej wektorem i są zjadane przez przeżuwacze, tak tutaj odpisuję, być może właśnie tak zgaduję, że to jest odpowiedź na to pierwsze pytanie. Użytkownik o niku Angelenormis zauważa, że jest pewna przywra, która atakuje ślimaki, żeby zjadły je potem ptaki. Przywołuję ten komentarz dlatego, że być może jest to odwołanie do tego przykładu, który niedawno obiegł internet, o ślimaku, ślimaku zombie, tak zostały nazwane te ślimaki, które świecą się tak jak neony niemalże i tak mrugają te przywry w środku, żeby ptaki zwróciły na nie uwagę, żeby zostały zjedzone. Jest to bardzo też chyba atrakcyjny wizualnie przykład. No tak, bardzo ciekawy mechanizm. Zresztą jak sami Państwo tutaj słyszycie, że te przykłady są podawane coraz to nowe i ten świat przyrody jest naprawdę barwny, jeśli chodzi o te mechanizmy, więc polecam studiowanie biologii, tak, bo to jest piękna nauka, tam będzie się można więcej takich mechanizmów nauczyć. To przejdźmy może do pytania z internetu, znaczy w sensie prawdziwego pytania. I jak to pytania z internetu, często dotyczą one kotów i to jest chyba nawiązanie też do jednej z twoich opowieści. Użytkownik o niku Amieszka Akcedork pyta, czy wielcy miłośnicy kotów mogą być kontrolowani przez toksoplazmozę, czy robiono takie badania? Znaczy, jak mówię, te badania na razie wskazują na pewną korelację między zakażeniami a pewnymi zachowaniami. No wiadomo, że osoby, które mają koty, są bardziej narażone, przynajmniej tak mi się wydaje, że są bardziej narażone na toksoplazmy niż te, które kotów nie mają. No bo skoro koty są nosicielami i są w stanie wyprodukować bardzo dużo tych oocyst, czyli tych struktur, gdzie chowają się nowe pokolenia tego pierwotniaka, no to mówiąc tak już bardzo dosadnie, jeżeli kotek zrobi potrzebę gdzieś w mieszkaniu, a ktoś nie umyje rąk i tam akurat będzie ta oocysta, no to jest większe prawdopodobieństwo u takiej osoby niż u osoby, która kota nie ma, prawda? Więc moim zdaniem w skrócie odpowiedź brzmi tak. Może wracamy na salę, czy mają Państwo jeszcze tutaj zgromadzenie? Tak, z tyłu chyba jakieś pytanie. Tak, to już donoszę mikrofon. Czy jest możliwość, aby takie na przykład strzępki grzyba albo bakterie albo cokolwiek innego dostało się do macicy matki, w której już jest płód i w jakiś sposób wpłynęło na rozwój mózgu tego płodu, także już podczas tworzenia, prawda, ontogenezy, tak aby ten mózg sam w sobie ewoluował w ten określony sposób typu specjalne narażanie się na niebezpieczne działania, tak jak przy toksoplazmozie. Ale mówimy o grzyby, jakie o ten Candida albicans?
O jakikolwiek, grzybach. No. Jakikolwiek grzyb albo bakteria, które jakoś wpływają w tej dyskusji, tak jak je nadmieniliśmy, na działalność mózgu i na zachowanie. Znaczy statystyka generalnie pokazuje, że prawdopodobieństwo nigdy nie jest zerowe. Więc zawsze może się tak zdarzyć, że coś się wydarza, ale równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że również prawdopodobieństwo wylądowania kosmitów tutaj przed budynkiem też nie jest zerowe. Więc tak, jeszcze jakieś do pytanie, tak? Zastanawiałam się nad tym w kontekście teorii osobowości, która twierdzi, że rodzimy się nie jako tabula rasa, tylko już z pewnymi preferencjami mózgowymi, więc byłam ciekawa, czy może przez obecność tych bakterii albo strzępków grzyba właśnie w tej macicy, właśnie a propos tej teorii, czy może mieć z tym korelację? Szczerze mówiąc, nie spotkałem się z żadnym takim przykładem, ale też powiem szczerze, nie szukałem żadnych publikacji o zakażeniach płodów jakimiś bakteriami czy grzybami. Znaczy wiem, że powiedzmy dziecko, które rodzi się, musi dostać takie grzyby i bakterie przechodząc przez drogi rodne, dlatego że potem te bakterie i grzyby kolonizują to dziecko. Jeżeli nie skolonizują, to ono jest jałowe. Nawet w tym momencie stosuje się takie chusteczki do pochwowy, jeżeli jest poród przez cesarskie cięcie, że potem się to dziecko naciera tymi bakteriami, żeby tą florę naturalną bakteryjną i też grzybiczą przetransferować z matki do dziecka. Natomiast jeśli chodzi o kwestie patologiczne, to naprawdę nie jestem w stanie sobie przypominać, żeby w trakcie ciąży, bo też nie jestem lekarzem, więc tutaj do Pauliny Łopatniuk z Patologów na Klatce bardzo dobrze byłoby napisać, skontaktować się, bo ona jest specjalistą w zakresie różnych dziwnych patologii. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie znam po prostu żadnych takich publikacji, ale prawdopodobieństwo nigdy nie jest zerowe. Dziękujemy i zapraszamy do zadawania kolejnych pytań. Z internetu chyba? Tak. Pojawiają się kolejne pytania. Zadam jedno od użytkownika John Doe, który pyta, jak często w drodze ewolucji pasożyty stają się symbiontami? Czy znane są takie układy także u ludzi? Czy pasożytnictwo zamieniające się w symbiozę? To jest bardzo ciekawe pytanie, ale szczerze mówiąc jest jakby poza zakresem moich zainteresowań. Nie wiem, czy Łukasz, który się interesuje trochę ewolucją, czy znasz jakieś takie przykłady? Nie, nie mam pojęcia, musielibyśmy Szymona drobić. Tak, Szymon byłby dobrą osobą, żeby tutaj odpowiedział. Pasożytnictwo, które się w symbiozę przemienia. Zapytamy Szymona. To wiem, może gdzieś na Łączach gdzieś. No właśnie, Szymon, napisz do mnie na priv. Tymczasem zadamy kolejne pytanie, jeżeli oczywiście jest osoba chętna to zrobić. Proponuję molekularne pytanie, bo jestem biochemikiem. Jeśli nie, to ja ci zadam ewolucyjne pytanie. To świetnie, to tak. Mamy tu jeszcze jedno. Tutaj ewolucyjne to może zostawisz na potem, tak, już na koniec, zostawię, offline. Miałabym pytanie bardziej molekularne, mianowicie o dokładniejszy sposób działania tych strzępek na przekaźnictwo w synapsach chemicznych, to o czym mówiliśmy, o tych neuroprzekaźnikach, czyli jak dokładniej by to działało, jeżeli to nie wychodzi ponad jakiś, ponad taki amatorski profesjonalizm, jaki możemy teraz prezentować na tym wykładzie. To jest bardzo ciekawe pytanie. Gdyby pani akurat miała odpowiedź na to, jak dokładnie to wygląda, to proponuję napisać do autorów zajmujących się tym badaniem. Nie zawsze wiemy, jaki jest mechanizm, natomiast wiemy, że coś działa. I tak nawiązując delikatnie do Nagrody Nobla teraz z dziedziny fizjologii i medycyny. Nie znaliśmy mechanizmu, ale wiedzieliśmy, że erytropoetyna wpływa na produkcję czerwonych krwinek. Tak? I dopiero te 20 parę lat badań pokazało mechanizm. Więc w tym przypadku przypuszczam, że jest podobnie, że my nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, jaki jest mechanizm, jak to działa. Natomiast można przypuścić, że zmienia ekspresję poszczególnych cząsteczek, tak? Zmienia produkcję bądź w jedną, bądź też w drugą stronę i przez to po prostu zmienia się komunikacja między tymi komórkami. Natomiast jeśli chodzi o dokładny mechanizm, to jest bardzo trudne pytanie. Nie wydaje mi się, żeby było zbadane, nie widziałem w kontekście tej pracy tak dokładnych wyników badań.
Czy mamy jakieś inne molekularne pytanie, czy mogę sobie pozwolić na pytanie ewolucji? Jednak kusicie to, kusicie. Dobrze. To już sobie pozwolę w takim razie. Te wszystkie interakcje, o których tutaj mówisz i o które Państwo pytają, one dobrze się wpisują w teorię rozszerzonego fenotypu, którą spopularyzował, wymyślił w ogóle i spopularyzował no, w światowym bestsellerze Richard Dawkins. No, to jest teoria, która mówi o tym, oczywiście ty to wiesz, ale może ktoś z Państwa słyszy to po raz pierwszy, która mówi o tym, że skutek działania genów nie ogranicza się do danego organizmu, ale wykracza też w środowisko, a tak jak w tym przypadku także no, rozciąga się na inne organizmy, które są obejmowane właśnie na przykład takimi zachowaniami, o których tutaj Mariusz mówił. Ja chciałbym Cię zapytać, czy ta teoria rozszerzonego fenotypu, ona w biologii, jaki jest w ogóle jej status w biologii? Czy ona jest traktowana jako ona taka ciekawe uzupełnienie, dopowiedzenie czegoś, z czego nie zdawaliśmy sobie sprawy? Czy to jest taka teoria, która ma pewne przewidywania może, no nie wiem, można prowadzić eksperymenty, które potwierdzają właśnie jej przewidywania? Jaki jest jej status? Znaczy, przeze mnie osobiście traktowana jest jak coś bardzo interesującego i dlaczego ona nie miałaby w ten sposób działać. Natomiast nawet po opublikowaniu tej książki Richard Dawkins spotkał się z takim poglądem, że ta jego książka jest książką bardziej popularno-naukową, bardziej jakąś taką opowieścią, ale on twierdzi zupełnie inaczej, że to jest książka, która podaje pewną metodę działania powiedzmy genów, która jest adresowana do naukowców. Dlaczego mamy ograniczać, prawda, geny, działanie genów organizmu tylko do tego organizmu? Jeżeli bóbr jest w stanie stworzyć sobie jakąś zaporę, gdzie zwiększa obszar żerowania, ta zapora może być mniejsza, większa, dlaczego nie powiedzieć, że to jest właśnie wytwór tak naprawdę jego genów, które spowodowały wykształcenie u niego konkretnych cech, które później przerodziły się na budowlę mniejszej lub też większej zapory. Więc dla mnie osobiście jest to rzecz jak najbardziej poprawna, działająca, natomiast nie wiem, szczerze mówiąc, jak ewolucjoniści do tego podchodzą, bo ja ewolucjonistą nie jestem. Ja to patrzę, jak patrzę na to z perspektywy biochemika. No może na filozoficzne pewne interpretacje, jakby na żółksa czy na suwa, tak? Tak, ciekawe, no to już jest twoja działka. Ja też się na tym okropię. Dobrze, czy Państwu nasunęły się jakieś jeszcze pytania? Myślę, że może mamy pytanie z internetu, świetnie. Ewolucyjne na pewno ewolucyjne. Praktyczne. Odpowiadam tak. Skoro tak mnie wywołujecie internetów tutaj do zadawania pytań, to zadam ostatnie pytanie. Dariusz Mazek pyta, czy warto walczyć z tymi pasożytami, które mogą wpływać na nasze zachowanie? Czy taka walka jest skazana na porażkę? Czy warto walczyć z pasożytami, które mogą zmieniać nasze zachowanie? Jeżeli wiemy, w jaki sposób działają na zmianę naszego zachowania i to działanie jest destrukcyjne, to dlaczego by nie walczyć, tak? Moim zdaniem to jest rzecz naturalna. Jeżeli coś zmienia nasze nastawienie w sposób negatywny, tak, sprawia, że zachowujemy się nienormalnie, no to chyba powinniśmy z tym walczyć. Natomiast czy my znamy te mechanizmy, to jest już druga kwestia. No na pewno z biegiem lat będziemy te mechanizmy poznawać i dowiadywać się nowych rzeczy. I to też niesie nadzieję, jeśli chodzi o leczenie na przykład takich chorób jak schizofrenia albo innych chorób natury psychiatrycznej, bo może właśnie, jak powiedziałem wcześniej, one mają podłoże mikrobiologiczne, a niekoniecznie inne, takie jak nam się teraz wydaje. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, nie słysząc pytania jeszcze, tak. Czy mamy jeszcze jakieś pytania z sali? To jest ostatnia szansa, żeby je zadać. Ja się napiję może przed tym ostatnim pytaniem. Ale z tego, co widzę, chyba go nie będzie. Więc Mariusz, jeszcze raz bardzo Ci dziękujemy za materiał do przemyśleń. I takich inspirujących do przemyśleń nie tylko w stosunku do miłośników kotów. Tak, bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo Państwu dziękujemy i zapraszamy za tydzień dokładnie o tej samej godzinie, w tym samym miejscu, na tym samym kanale YouTube. Doktor Zdzisław Pogoda opowie, no, będzie z innej bajki zupełnie, będzie o matematykach, o polskiej szkole matematycznej historycznie, ale także o współczesnym dziedzictwie na tej wielkiej, wielkiej polskiej szkoły matematycznej. Więc bardzo Państwa zapraszamy. Już koniec, tak?
transmisji. Dobrze, bo tak jakoś byś machnął. Już koniec.